Witajcie. Słuchajcie, nie jesteśmy w Topolskim Monastyrze, o którym chcę poopowiadać, a w Dżulesu na Kaukazie. Topolski Monastyr od Dżulesu dzieli tylko 1000 kilometrów gdzieś. Ale ostatnio nie piszę i chcę wam poopowiadać o Topolskim Monastyrze. Przyjechaliśmy do niego, przejechaliśmy Krymski Most. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać po Krymie. Byliśmy na Kaukazie, gdzie żołnierze z bronią, czołgi na ulicach, więc myśleliśmy, że może tak będzie. Podjechaliśmy do Topolskiego Monastyru, w którym byłam wcześniej, 18 lat wcześniej, i pierwszy raz kąpałam się w słynnych źródłach, kąpielowniach prawosławnych. Od razu ochroniarz powiedział: słuchajcie, jeżeli chcecie spać, to tu możecie. A jeżeli nie tu, to tam w lesie możecie spać. Byliśmy zmęczeni upałem, poszliśmy do lasu. Było po prostu bajkowo. A sam monastyr jest niesamowity. Prowadzą go siostry, które obok monastyru zrobiły schronisko dla zwierząt. Schronisko bardzo profesjonalne, z profesjonalnymi budami, których takiego schroniska nie ma niejedno miasto. Koty, 50 kotów chodzi wolno po monastyrze. Wyleguje się przed wejściem do głównego kościoła. No po prostu niesamowite. Do kościoła nie wchodzą. Już ich oduczyli chyba. Siostry z nabożeństwem głaskają te koty. Koty są częścią tego miejsca. No i oczywiście święte źródła, które są tam trzy, w których się można kąpać. Na terenie samego monastyru jest basen, taki profesjonalny basen, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. A później w lesie takie kąpielownie ze świętą wodą. Ja miałam problem z kleszczem i poszłam, i koleżanka naturoterapeutka odrodziła mi saunę. A w Rosji sauna to trzeba zamawiać, jest to zazwyczaj duża sauna z basenem, z kuchnią często. No wiadomo, idzie to w koszty, w czas zamawiania i w ogóle wszystko. I pytam się pani w stołówce, czy nie wie, gdzie jest sauna. Ona: po co sauna? A tu można się umyć na pewno u nas w hotelu, bo obok monastyru jest również hotel. A ja mówię: nie chcę się umyć, tylko dla zdrowia mi polecono. Dla zdrowia to by mamy święte źródła. Grzecznie się poszłam kąpać. I tak byliśmy pierwszy raz. Później pojechaliśmy na warsztat, który kosztował nas sporo energii. Później pospędzaliśmy się po Krymie, jaki pokazała nam Galina, czyli po tym Krymie takim mniej dzikim, bardziej cywilizowanym, bardziej takim garodzkim, jak ja to mówię, czyli miastowym. I znowu wróciliśmy do Topolskiego Monastyru, chcąc wyjeżdżać. Wtedy właśnie zapytałam się, wtedy miałam problem z napuchnięciem tego miejsca po kleszczu. I wtedy pani właśnie w stołówce powiedziała mi o tych świętych źródłach. I znowu z radością chodziliśmy wśród kotów, chodziliśmy się kąpać. Szliśmy do stołówki, gdzie siostry sprzedawały super sałatki, własnoręczny kwas, już nie mówię o bułeczkach, bo nie wiem, jak smakowały, mleczko, jakieś tam różne swoje rzeczy. I wtedy Bartka olśniło, mówi: wiesz, jest tam koło Jewpatorii, w zachodniej części Krymu, jezioro Saki. Ono ma niesamowite błoto. Byliśmy tam zresztą tydzień wcześniej. Może się tam wrócimy. I wróciliśmy się, już mieliśmy wyjeżdżać z Krymu. I wtedy, od tego momentu zaczęła się nasza najpiękniejsza część Krymu. Nie ta właśnie przewodnikowa, nie ta miastowa, nie ta taka napięta, nadęta, tylko ten Krym, który był w stepie. Od tego momentu Krym nam się zaczął pokazywać. No i na koniec znowu pojechaliśmy już pożegnać Topolski Monastyr. Ochraniarz, który nas witał, zapraszał nas na urodziny swojej żony. Niestety nie skorzystaliśmy. Niestety,
Po prostu już tak czuliśmy, że czas wyjeżdżać z Krymu. Porobiliśmy zdjęcia kotom. Pokąpaliśmy się znowu. Podziękowaliśmy Krymowi za ten czas, bo takim przewodnikiem po Krymie była właśnie energia tego teopolskiego monastyru. Monastyru, który gdzieś zawisł w przestrzeni pomiędzy, a powstał dlatego, że jedna z dziewcząt chciała, aby tam powstał monastyr. I bodajże 6 lat modliła się w grocie sama. Tam miejscowi jej przynosili jedzenie, przychodzili po poradę. I dzięki niej powstał monastyr. Energia naprawdę bajkowa. Myśmy byli przed sezonem. Na pewno w sezonie jest troszkę zadeptany turystycznie, gdyż ze wszystkich miejscowości tam pobliskich, nadmorskich, jeżdżą wycieczki. Natomiast wtedy, kiedy byliśmy, szczególnie wtedy, kiedy już wyjeżdżały, spaliśmy tam i wyjeżdżali ci jednodniowi turyści, robił się taki spokój, cisza i wszystko się zatrzymywało. Zatrzymywało się w takim ciszy. Tylko czasem kot miał, albo pies, psy poszczekiwały. I to było tyle. Rano zawsze budził nas śpiew sióstr. Magiczne miejsce. Magiczne miejsce poza czasem, przestrzenią, z energią dobrych ludzi. Dziękuję.